Cześć, z tej strony Remek z Motokontrolera, a to jest kolejny odcinek Okiem Eksperta. Tym razem dostaliśmy do sprawdzenia Audi A4. Audi A4 każdy zna, bardzo popularny samochód, przede wszystkim tak jak ten w kombi i w dieslu. Powiem Wam szczerze, no nie wiem co jest w tych A4-kach. Oczywiście fajne samochody, fajnie się nimi jeździ, ale ich ceny czasami przyprawiają o zawrót głowy. I tak było w tym przypadku. Audi A4, 14 rok, 2.0 TDI, 190 koni, w quattro z automatem. To akurat było po fabrycznym tuningu ABT, który był wbity w niemiecki dowód i miało 215 koni. No i jak na A4 w dieslu 2014 rok, miało nieduży przebieg, bo 158 tysięcy kilometrów. Ale jego cena, słuchajcie, 79 tysięcy 500. Za tyle był wystawiony. Nasz klient zamówił pakiet Maxi, zamówił go z telefonem, ale, że tak powiem, był aż tak bardzo napalony na ten samochód, że przyjechał na oględziny. Więc pracowałem trochę pod presją, wiecie jak to jest, jak się pracuje i ktoś Wam patrzy na ręce. No ale okej, klient był, oglądał razem ze mną auto. Samochód w opisie, lśniący lakier, bez żadnych rys, wgniotek, bezwypadkowy, no, przysłowiowa igła. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Więc dobra, zaczęliśmy sprawdzać to Audi. Generalnie auto było w lakierze oryginalnym oprócz jednego elementu. Był to lewy przedni błotnik, na którym niestety była szpachla. Tam było ponad 500 mikronów i było widać, że naprawa została wykonana słabo. Był słabo spasowany ten błotnik z maską, z drzwiami. Do tego była wymieniona lampa. Ktoś, kto to robił, no zrobił to po prostu słabo. W zderzaku osłona światła przeciwmgielnego była zamontowana na wkręta, który już niestety był zardzewiały, nie? Więc no to już psuło obraz tej bezwypadkowości. To wiadomo, to była stłuczka, to nie był pewnie wypadek, ale no to już to nie było zgodne do końca z opisem. W środku ten samochód najgorsze co miał, to z tyłu w bagażniku podsufitka i boczki, które były tak porysowane, tak ściachane, ktoś tam ostro coś woził, nie miał zamontowanej rolety, sprzedający mówił, że roletę miał i to już też naprawdę wyglądało słabo. No ale wracając jeszcze do lakieru. Lakier miał być lśniący, nie mieć rys, wgniotek, no niestety. Tych wgniotek i tych rys trochę było, nawet była jedna wgniotka na dachu, samochód miał zamontowaną panoramę. Tam też była jakaś wgniotka. Był podobno po detailingu, ale ten detailing albo był robiony przez sprzedającego u niego w garażu, albo naprawdę ktoś robił to w ten sposób, że no nie do końca się na tym znał. No, dla mnie to auto no nie było po detailingu, albo było po bardzo słabym i tanim detailingu. Były porysowane felgi, opony były z 2019 roku, jedna była uszkodzona, dwie miały słaby już bieżnik, generalnie opony nadawały się do wyrzucenia. To samo było z tarczami tylnymi i klockami, też było przez felgi widać, że one już mają po prostu dość i trzeba je wymienić. Samochód w środku, akurat jeżeli chodzi o resztę środka, oprócz tego bagażnika, nie wyglądał źle. Jedyne, ktoś musiał ściągać lewy przedni boczek na drzwiach,
bo brakowało spinek i on tak troszeczkę sobie latał od dołu. Ale ogólnie tapicerka nie była w złym stanie. Całe wyposażenie elektryczne było sprawne, wszystko działało, klimatyzacja i tak dalej. To było wszystko ok. Obejrzeliśmy ten samochód, podłączyliśmy do komputera diagnostycznego, no bo ten pan, który chciał kupić, był cały czas przy mnie. Patrzył dokładnie, co robię. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Sprzedający posiadał historię serwisową do tego samochodu. Była ona prowadzona w miarę regularnie. Ostatnia wymiana oleju była przy około 140 tysiącach, więc już prawie 20 tysięcy na oleju, na filtrach trzeba by to od razu sobie zrobić. Rozrząd nie był wymieniany, no w tych silnikach na 210 tysięcy, więc jeszcze chwila jest, chociaż już wiek 9 lat, więc może by należało się nad tym zastanowić. Nie było odnotowane wymiana oleju w skrzyni biegów i to też by trzeba było zrobić. No i cóż, po sprawdzeniu samochodu wybraliśmy się na jazdę próbną tym autem. W trakcie jazdy próbnej wszystko było ok, auto normalnie przyspieszało, skrzynia chodziła ładnie, zawieszenia żadnych stuków, wszystko było jak najbardziej ok. Jechaliśmy na stację diagnostyczną, żeby sobie zobaczyć od spodu i słuchajcie, taka historia, jedziemy, sprzedający prowadzi, kupujący siedzi z boku, ja siedzę z tyłu i kupujący pyta sprzedającego, wie pan co, ten kurczę, tak mi się podoba ten samochód, ale ten przebieg taki niski, skąd on taki niski, nie? A sprzedający odpowiada w ten sposób. Bo wie pan, bo w Niemczech to jest tak, że Niemcy kupują dwa samochody. Jedno małe z silnikiem benzynowym na miasto, a drugie kupują wypasioną furę w dieslu, trzymają ją w garażu i jeżdżą tylko na wakacje. No ja zgłupiałem, a kupujący na to, to ma sens. Więc widziałem już po kupującym, że co bym chyba już nie znalazł albo nie powiedział, to on i tak ten samochód kupi. Ale dobra, pojechaliśmy na tą stację diagnostyczną. Od spodu no wszystko generalnie było ok, nic tamtego. Powierzchowna korozja na elementach stalowych zawieszenia metalowych, tam gdzie była obita farba, no to taka powierzchowna korozja. Tak jak mówiłem, te klocki i tarcze z tyłu były do wymiany. Reszta była ok. Więc wróciliśmy na miejsce. No, telefonu już nie musiałem wykonywać, bo miałem kupującego przy sobie. Wszystko wiedział i tak powiedziałem, że oczywiście raport dostanie i proponowałem mu, żeby na spokojnie jeszcze przejrzał raport, jeszcze raz sobie przypomniał te całe oględziny i dopiero wtedy na chłodno podjął decyzję, czy jest w stanie zapłacić za ten samochód takie pieniądze, ponieważ widziałem już po sprzedającym, że nie bardzo jest chętny do jakichkolwiek negocjacji, bo to jego prywatny samochód, długo go szukał i w ogóle taka wersja niespotykana i tak dalej. No ale okej. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. I co się okazało? Wróciłem do domu i przez przypadek ten, który sprzedawał ten samochód, zadzwonił do mnie, bo pomylił numery, a dzwonił do tego kupującego, że znalazł fakturę na akumulator. Ja mówię, że to pomyłka, nie? Ale niech mi powie, czy co, to Audi się sprzedało? On mówi, że tak. Negocjacje nie były długie, spuścił mu na te opony i tak dalej. Finalnie samochód został zakupiony, dosłownie po pół godziny od mojego odjazdu, za 77 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało? No jak to mówią, no każdy egzemplarz no, ma swojego właściciela i swojego właściciela znajdzie. I czasami ludzie potrafią zapłacić dużo więcej, w tych takich emocjach, no bo kupujący był rozemocjonowany w trakcie oględzin. No i cóż, no i kupić sobie takie auto.
No na dzień dobry, no czekało go no, wymiana opon, wymiana hamulców, wymiana oleju w skrzyni biegów, wymiana oleju w silniku, filtrów, więc policzcie sobie sami, ile trzeba było jeszcze do tego auta dołożyć. Już nie mówiąc o tym, że trzeba by było mu zrobić kolejną polerkę, zlikwidować rysy, wyciągnąć wgniotki, no i myślę, że naprawić ten błotnik tak, jak powinno być to zrobione. No ale cóż, auto zostało kupione. Ja to auto w opinii poleciłem, ale warunkowo. Właśnie przez te wszystkie rzeczy, które tam wyszły i które były świetnym argumentem do dłuższej negocjacji ceny. No ale decyzja kupującego była taka, więc z tym się trzeba zgodzić i miejmy nadzieję, że ten samochód służy mu do tej pory i jest z niego bardzo zadowolony i codziennie jak do niego wsiada, to uśmiecha się i wie, że podjął dobrą decyzję. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!